Dzień dobry, kochane, witam Was w kolejnej środowej odsłonie. Dzisiaj opowiem nieco szerzej o kwasie ferulowym, w moim mniemaniu absolutny król wśród kwasów. A dlaczego to zaraz się dowiecie? Dlaczego zajmuje miejsce na tronie? Bowiem jest kwasem tak wszechstronnym, że w zasadzie nie ma problemu skórnego na którego nie można by nim zadziałać. Od razu możecie pomyśleć, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Dokładnie jest odwrotnie w przypadku kwasu ferulowego. Skąd on się w ogóle wziął? To jest przede wszystkim kwas pozyskiwany. Albo z ryżu, albo z pszenicy, czy z owsa. Oczywiście też może być w warunkach laboratoryjnych tworzony, ale jest przede wszystkim kwasem o bardzo dużej sile naprawczej i antyoksydacyjnej. To jest jego podstawowa rola. To jest kwas, który ma zdolność przenikania nawet przez warstwy naskórka do skóry właściwej i co więcej, nawet do DNA komórkowego, Czyniąc tam duże naprawy. Co to oznacza? On będzie działał naprawczo przede wszystkim, na przykład, na uszkodzenia posłoneczne. Potrafi naprawdę w dużej mierze nie tylko przyhamować proces starzenia, ale dodatkowo jeszcze cofnąć coś, co zostało już poczynione negatywnego dla skóry. Pierwsza rzecz. Skoro działa antyoksydacyjnie, no to bardzo silnie wyłapuje wolne rodniki. Jest intensywniejszy od witaminy C, ale co ciekawe, w duecie z witaminą C to już jest taka silna moc, że można by powiedzieć, że one się właściwie nie tylko ze sobą idealnie łączą, ale tak bardzo, bardzo silnie podbijają swoje działanie. I podobnie jak w przypadku witaminy E. Więc jeżeli chcecie gdzieś znaleźć idealne połączenie kwasu ferulowego, to szukajcie właśnie kwas ferulowy plus witamina C i plus witamina E. To jest absolutny majstersztyk. Te trzy składniki w tym momencie bardzo intensywnie rozświetlają skórę. Wszystkie są bardzo intensywnymi antyoksydantami, czyli hamują również stan i zapalny, i hamują starzenie skóry, ale każdy z nich ma innego rodzaju jakby formułę. Kwas ferulowy on będzie przede wszystkim w takiej formule, że on da wam taki efekt na skórze lekkiego matowienia, ale rozjaśnienia. Witamina C w zależności w jakiej będzie też tutaj y, w, właśnie w, 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 w jakiej czy będzie z glukozydem askorbylu y, rozpuszczalnym w wodzie. Formą estrową, czy tetraizopalmitynianym, a skorbylu, która jest bardziej formą olejową, to taki też Wam da efekt ten wykończeniowy. Natomiast witamina E, która jest rozpuszczalna w tłuszczach, zdecydowanie najbardziej będzie odżywiała, natłuszczała tę skórę. Połączenie tych trzech substancji daje naprawdę taką bombę witaminową, bombę energetyczną, rozświetlającą. Przechodząc do samego kwasu ferulowego, to jest to kwas, dlaczego powiedziałam, że jest królem? Bowiem kwas ferulowy. Działa tak silnie naprawczo, że może być zastosowany nawet w czynnej atopii. Przy atopowym zapaleniu skóry, gdy mamy nawet przeczosy, to nie jest kwas złuszczający. To jest kwas podnoszący barierę ochronną skóry, wzmacniający tę skórę, wzmacnia strukturę skóry, pogrubia skórę właściwą, pogrubia naskórek, stymuluje komórki skóry i naskórka i skóry właściwej do odnowy, do regeneracji. Może być zastosowany jako taki primer przed każdym innym preparatem, preparatem, a znaczy przed każdym innym peelingiem, na przykład chemicznym. Jedna uwaga może troszeczkę wychwytywać peptyt miedziowy. Więc tutaj, jeżeli chcecie zastosować to w jednej formulacji, to wtedy radziłabym. Zastosować serum z kwasem ferulowym, odczekać około 10 minutek i nałożyć serum peptydowe. Można oczywiście je wtedy stosować rozłącznie, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości. To jest jedyne, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o połączenia z każdym innym składnikiem aktywnym, kwas ferulowy sprawdza się fenomenalnie. Łagodzi, tak jak wspomniałam, ale wszelkiego rodzaju zmiany, bo jak my mówimy, że łagodzi. Okej, okay, złagodzi rumień, tak, w istocie to też jest jego rola, ale on łagodzi krostki, grudki, stany zapalne, y, zmniejsza w ogóle w okamgnieniu, na przykład, na przykład jeżeli macie y, cerę trądzikową, to on przyspiesza diametralnie gojenie tego rodzaju zmian. Jeżeli kwas ferulowy jest w towarzystwie na przykład z kwasem azelainowym z kwasem traneksomowym, To mamy dodatkowo silne działanie przeciw przebarwieniom. To jest trio naprawdę znowu królewskie. Te trzy kwasy ze sobą tak synergistycznie działają, że żaden drugiemu nie wchodzi w grę, tylko się uzupełniają i podbijają swoje działanie. Kwas ferulowy dodatkowo wzmacnia, tak jak wspominałam, barierę ochronną skóry, czyli to nie jest kwas, który jest zastosowany będzie uwrażliwiał skórę na działanie słońca, na działanie czynników zewnętrznych. On właśnie może być stosowany jako fantastyczny antyoksydant codziennie przez cały okrągły rok, nawet przy skórach najbardziej suchych, najbardziej skłonnych do wrażliwości, rumienia, z, nawet z zanikową pracą gruczołów łojowych. On świetnie wpisze się w każdą pielęgnację. Dodatkowo działa silnie wygładzająco. Co więcej, jak mówiłam Wam, że może być stosowany jako taki primer, to właśnie dlatego lubię preparaty z kwasem ferulowym, że one momentalnie tak jakbyście skruszyły ryż, najłatwiej Wam to wytłumaczyć, on rzeczywiście jakbyście miały wodę ryżową. Czy byście skruszyły ryż, albo miałybyście puder ryżowy, który daje taką poświatę na skórze, to kwas ferulowy, tak się zachowuje. Nawet jeżeli będzie zastosowany jako primer, jako taka podstawa w pielęgnacji, to i tak ta skóra już będzie pięknie rozświetlona. I później kolejne nakładane kosmetyki. Też będą bardziej takie podbite. To jest tak, jakbyście troszeczkę tę skórę rozjaśniły. No oczywiście dla miłośniczek opalenizny to nie będzie najlepsze rozwiązanie, ale i tak warto kwas ferulowy stosować, bo wtedy zmniejszacie sobie ryzyko poparzeń posłonecznych, zwiększacie naprawę komórkową, zmniejszanie, zmniejszacie również ryzyko uszkodzenia komórek po nasłonecznieniu. Dodatkowo stymulujecie cały czas kolagen i elastynę do odnowy i zwiększacie antyoksydancję, więc w połączeniu razem z filtrami przeciwsłonecznymi ta skóra mocno zyskuje. Nawet jak lubicie się opalać, to jeżeli delikatnie gdzieś tą skórę na sekundę ją rozjaśnicie, to i tak Wam się nic nie stanie, później możecie zbrązowić ją albo możecie taki preparat stosować wieczorem. Warto, żeby kwas forulowy regularnie się pojawiał w pielęgnacji letniej, żeby momentalnie czynić tę naprawę. Dodatkowo, co jeszcze? On może być połączony znakomicie, oprócz tak jak mówiłam, peptydu miedziowego, z peptydem sygnałowym, z argireliną, z synejk, czyli z peptydami, neuropeptydami, tymi, które będą skórę prasowały, które będą zmniejszały widoczność zmarszczek. Co więcej. Tutaj, jeżeli chodzi o kwas ferulowy, znakomicie się sprawdza w przypadku cer naprawdę problematycznych, bo co ciekawe, zdarzało mi się na tym kwasie prowadzić chociażby takie zabiegi, wiecie, że nie jestem zwolenniczką zabiegu oczyszczającego, ale gdy miałam chociażby trądzik zaskórnikowy w przypadku jednej z moich klientek, gdzie przez 6 miesięcy miałyśmy naruszoną barierę hydrolipidową, co tylko próbowałam wprowadzić albo w pielęgnacji domowej, Albo w moich tutaj rytuałach w gabinecie próbowałam wprowadzić na przykład kwas salicylowy, kwas azylainowy, Niestety skóra momentalnie reagowała bardzo silnym rumieniem. Tutaj szło, w to, szło to w niedobrym kierunku. Momentalnie znowu złuszczanie skóry. Więc zrobiłam taką kilkumiesięczną operację kwasem ferulowym i słuchajcie, robiłam bardzo delikatne doczyszczenie tej skóry. Oczyszczałam te zaskórniki. Po nałożeniu kwasu ferulowego, czyli robiłam taką terapię kwasem ferulowym i w połączeniu z kwasem mlekowym. I to jest właśnie też kolejny duecik: kwas ferulowy i kwas mlekowy. Petarda, petarda rozjaśniająca, rozświetlająca, dodająca blasku dla skór szarych, ziemistych, bez życia, dla cer dojrzałych, które są już takie suche, nawet jak rodzynek. Taki duet możecie zastosować w każdym możliwym wydaniu, z tą uwagą, że kwas mlekowy nie powinien być latem większy niż, tam 5%, przepraszam, niż 5%. Świetnie łączy się kwas ferulowy z glukonalaktonem i z kwasem laktobionowym. Znakomite połączenie, znowu rozświetlające przeciwzapalne, zwiększające barierę ochronną skóry, podnoszące nawilżenie skóry doskonałe rozwiązanie przy uwrażliwieniu, przy kąpielach posłonecznych, przy kąpielach w morzu, basenie, jeziorze. Rewelacja. Ale powracając do tego, bo zaczęło się o tym kwasie mlekowym, jak mówiłam Wam będąc w gabinecie. Zastosowałam ten duet kwas ferulowy z kwasem mlekowym przez kilka miesięcy, jednocześnie delikatnie oczyszczając tę skórę. Dodatkowo w domu była prowadzona delikatna pielęgnacja, cały czas nawilżająca i słuchajcie, stała się rewelacja. Powolutku Powolutku skóra zaczęła się wygładzać, oczyszczać coraz mniejsza ilość zaskórników, tak? I już później tylko kontynuowałam bardzo delikatne, takie naprawdę bardzo oporne zaskórniki, które nie chciały się w jakikolwiek sposób złuszczyć. To jeszcze delikatnie gdzie się doczyściłam, ale generalnie naprawdę zaczęło to w końcu przebiegać odpowiednio. Skóra się złagodziła, zaczęła się odbudowywać bariera. Y bariera hydrolipidowa to jedno, najpierw oczywiście płaszcz hydrolipidowy podniosło się na i przede wszystkim rozświetlenie skóry. Pamiętajcie też, że kwas ferulowy ma również działanie przeciwświądowe i to też jest znamienne w przypadku łojotokowego zapalenia skóry, w przypadku atopowego zapalenia skóry, no i w przypadku trądzika różowatego. Bądź w przypadku każdej cery problematycznej, gdzie taki świąt istnieje. No i właśnie tak jak już wspominałam, że dlatego też będzie to odpowiednie rozwiązanie dla tych cer, nawet wybitnie przesuszonych. Także poszukujcie tych kosmetyków. W, w jakich preparatach? Kwas ferulowy może być zawarty w serum dziennym, właśnie chociażby w połączeniu z witaminą C, może być łączony z niacynamidem, w serum na przykład z kwasem traneksamowym jak najbardziej doskonale połączy się właśnie z witaminami. Może być kwas ferulowy z witaminą E, chociażby bardziej w wersji takiej olejowej dla cer wybitnie przesuszonych. Wtedy może być to serum, chociażby wieczorem, jeżeli mówimy sobie teraz w okresie lata. Znakomicie się wpisze jako jeden ze składników peelingu chemicznego. Na przykład może być w towarzystwie z kwasem fitowym, równie pięknie rozjaśniającym, z kwasem azaleinowym, już wcześniej wspomnianym, czy z kwasem Mlekowym. Jak najbardziej może być chociażby też jednym ze składników kremów nie tylko dziennych, ale również kremów nocnych. Często kwas ferulowy możecie też znaleźć w preparatach chociażby przeciwsłonecznych, ze względu na to, że mamy tutaj podbijanie właśnie to ochronne i antyoksydacyjne. Więc kwas ferulowy dla mnie to jest taki wynalazek, Naprawdę tak niesamowity, tak wszechstronny, że dlatego mówię, zasługuje na to miano rzeczywiście przywódcy, bo tak w istocie jest. Ciężko jest mi znaleźć, jakbym tak miała daleko, daleko, dalekosiężnie patrzeć, jaki kolejny składnik może łączyć się aż z tyloma innymi czynnikami, z innymi składnikami, właśnie czynnymi, żeby nie było takiego w jakby takiej nietolerancji, żeby była jakaś kłótnia między właśnie składnikami, tak? Znaczy, żeby się tak pięknie łączyło, bo kwas ferulowy Wam tego nie zrobi. A tutaj, jak już zaczynamy rozmawiać, to jakaś witamina, to trzeba uważać, to jakaś korelacja może nastąpić. Więc kwas ferulowy jest po prostu w istocie bezpieczny. I staram się, żeby rzeczywiście albo regularnie do niego wracać, albo rzeczywiście, żeby po prostu codziennie wręcz pojawiał się w mojej pielęgnacji. Dlatego, kochane, tutaj nie zastanawiajcie się. Jeżeli chcecie mieć jakąś kurację cały czas kwasową i jednocześnie antystarzeniową, niepodrażniającą, to chwytajcie po kwas ferulowy. I tak jak mówię, możecie go stosować rano, możecie go stosować wieczorem. I co jeszcze bardzo ważne, kwas ferulowy w istocie ciężko przedawkować. Naprawdę, bo po pierwsze. W produktach detalicznych on nie występuje w takim bardzo dużym stężeniu. Tu byśmy już musiały wziąć sobie pod uwagę kwas ferulowy wyższy niż 15%, a powiem Wam szczerze, że nawet o taki kwas ciężko w produktach profesjonalnych. Także w, w, w detalicznych produktach wysokiego stężenia nie znajdziecie. Jeżeli już jest takie naprawdę bardzo, bardzo duże stężenie, bo o ile dobrze pamiętam, chyba jest w jednym preparacie domowym, nie wiem, czy nie jest jeszcze w, jeszcze w mieszance z innymi kwasami 40%, ale to nawet taki kwas ferolowy też zależy jaki ma pH produktu, to wtedy uzyskacie takie podłuszczenie skóry, którego prawie nie zauważycie. Zresztą jak często rozmawiam z klientkami, które delikatnie właśnie w taki sposób się złuszczają i zwracam im na to uwagę, to nawet nie dostrzegają. Więc taki rodzaj złuszczenia po kwasie ferolowym może się ukazać, ale wtedy wystarczy tylko troszeczkę podbić pielęgnację, nawet delikatnymi preparatami nawilżającymi, odżywczymi, i wszystko będzie pięknie. Także kwas ferulowy, naprawdę regularnie sięgajcie po niego, bo warto. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Podsuwajcie mi, proszę, w komentarzach tematykę, która Was interesuje. Tematy też na te właśnie nasze krótsze tutaj spotkania środowe będę ogromnie wdzięczna, bo przecież tworzę to dla Was. Pozdrawiam Was gorąco, pa pa.